Lekcja pod tytułem System dziesiątkowy, czyli o sposobie zapisywania liczb. Jak dobrze wiesz, ludzie muszą liczyć. Muszą liczyć na przykład rzeczy, które mają, albo pieniądze, albo czas, jaki jest im potrzebny, albo drogę, jaką muszą przejechać. I tak już jest od tysięcy lat. Ludzie potrzebują liczyć. A więc potrzebują także sposobu zapisywania liczb. Na przykład, ile mam pieniędzy? Musimy to zapisać, żeby nie zapomnieć. Ktoś kiedyś musiał zapisać sobie, ile upolował bizonów. Ktoś inny musi zapisać, ile wybudował domów. I ludzie od tysięcy lat mieli taką potrzebę i wymyślali sobie różne sposoby zapisywania liczb. Obecnie sposobem, który wszyscy powszechnie używamy, to jest tak zwany właśnie system dziesiątkowy. W tym systemie korzysta się z 10 cyfr. To są doskonale znane ci cyfry. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. Z tych 10 cyfr korzystamy, budując liczby. No i teraz dowiemy się, jak te liczby budujemy. Prawdę powiedziawszy, od dawna już też to robisz. Pierwsze, najprostsze liczby to są liczby jednocyfrowe. Jednocyfrowe. To są takie liczby, gdzie wykorzystujemy tylko jedną cyferkę. Jakie to są liczby? Uwaga, będzie śmiesznie. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. To są wszystko liczby jednocyfrowe. Popatrz, tutaj to nazwałem cyfry, a tutaj liczby. No tak rzeczywiście jest. Cyfry to są cegiełki, z których budujemy budowle zwane liczbami. Podobnie jak mamy w języku polskim. Znasz alfabet. Cegiełkami są kolejne literki. A, O, B, C i tak dalej. I to są litery. A z tych cegiełek budujesz słowa. Na przykład tata albo mama. W ten sam sposób buduje się liczby. Właśnie za pomocą cyferek. No, czy znamy jakąś, żeby przywołać jeszcze raz ten przykład, jakiś przykład słowa jednoliterowego? Ja znam. Na przykład takie słowo o, albo a, jak mnie ktoś walnie, albo e, jak mi się coś nie podoba. Prawda? Są słowa jednoliterowe? Są. Tak samo są liczby jednocyfrowe. I tutaj właśnie mamy liczby jednocyfrowe. Najprostsze liczby. To już maluch taki dwu-trzyletni na paluszkach pokazuje czasami, ile chce cukierków. Mówi trzy i pokazuje trzy paluszki. Ty już umiesz, bo w przedszkolu tego się nawet nauczyliśmy, zamiast trzech paluszków napisać liczbę trzy za pomocą cyfry trzy. No teraz bardziej skomplikowane liczby to są liczby dwucyfrowe. Dwucyfrowe. To będą takie liczby, które składają się z dwóch cyferek spośród tych 10, jakie mamy do dyspozycji. Na przykład 12. Inny przykład 45. Jeszcze inny przykład 99. To jest przy okazji największa z możliwych liczb dwucyfrowych. Już większej dwucyfrowej nie ma, bo większe od 99 to jest 100, ale ono już ma 3 cyfry, prawda? Inny przykład liczby dwucyfrowej 10. Przyjrzyjmy się, czemu taka liczba jest równa. Zobacz, czego ona się składa. Weźmy na przykład tą liczbę 45. 45. Zauważ, że wykorzystujemy cyferki z tego zestawu cyfr, który mamy do dyspozycji. I teraz o wartości liczby decyduje, na którym miejscu stoi cyferka. Ta cyferka, ona zadecydowała o tym, że to jest 40. A ta cyferka o tym, że tu jest 5, bo to jest miejsce dziesiątek, a to jest miejsce jedności. Jak możemy to 45 zapisać inaczej? 4 razy 10
plus 5 razy 1. 4 dziesiątki, 5 jedności. A gdybyśmy zapisali inaczej. 5, 4. Zobacz, użyłem tych samych cyfr, prawda? Piątkę i czwórkę. A czy to jest ta sama liczba? Już nie. Ty doskonale wiesz, że to jest 54. Bo tym razem piątka jest na pozycji dziesiątek, a czwórka na pozycji jedności. Więc to jest 5 razy 10 plus 4 razy 1. Jak widzisz, ważne oczywiście jest, jakich cyfr używamy, ale ważne jest, na której pozycji stoją. Tu pozycja czwórki to była pozycja dziesiątek, a tu pozycja czwórki to była pozycja jedynek, jedności. Więc już rola tej czwórki była zupełnie inna. Kolejne przykłady. Liczby trzycyfrowe. Trzycyfrowe. Czyli trzech cyferek możemy używać. Na przykład 125. 484. Jaka będzie największa liczba trzycyfrowa? 999. Już następna, a po niej to jest 1000, ale 1000 ma cztery cyfry. Inny przykład. Najmniejsza liczba trzycyfrowa jaka będzie? 100. Bo mniejsza od niej jest 99, już by była dwucyfrowa. No i teraz przyjrzyjmy się. Tutaj znowu pozycja cyferki jest ważna. No bo weźmy na przykład sobie tą liczbę. 484. 484. Czwórka jest na pozycji setek, ósemka na pozycji dziesiątek i znowu czwórka na pozycji jedności. Czyli to nasze 484 to jest 4 razy 100, dodać 8 razy 10, dodać 4 razy 1. No a teraz używając tych samych cyferek zapiszemy inną liczbę. 844. Zobacz, tych samych cyferek użyłem, prawda? Ale tym razem to ósemka jest na pozycji setek. Więc to będzie 8 razy 100 plus 4 razy 10, bo ta czwórka jest na pozycji dziesiątek, plus 4 razy 1, bo ostatnia czwórka jest na pozycji jedności. Jak widzisz, pozycja cyferki też jest ważna. Dlatego też mówimy, że nasz system dziesiątkowy jest systemem pozycyjnym. Jest systemem pozycyjnym, bo pozycja cyfry ma znaczenie. Nie tylko sama cyfra, ale i jej pozycja. No tutaj pokazałem Ci znane przykłady cyfr, liczb jedno, dwu i trzy cyfrowych. Na pewno już się z takimi spotkałeś. No a teraz przejdźmy sobie do bardziej ogólnej zasady. Przyjrzyj się tej tabelce. Tutaj właśnie jest pokazany aż do miliardów ten system pozycyjny. Od prawej strony najmniej znaczące cyferki to są jedności, dalej dziesiątki, dalej setki. I to wszystko razem stanowi grupę jedności. Dlaczego? No bo zobacz, 125 to możemy powiedzieć 125 jedności. Tu mamy 24 jedności, 243 jedności, 806 jedności. Dalej kolejna kolumna to są tysiące, dalej dziesiątki tysięcy, setki tysięcy. Razem to stanowi grupę tysięcy. No bo popatrzmy, 85 czego? Tysięcy, 24. Tutaj 12 tysięcy, 243. I ostatni przykład, 107 tysięcy, 806. Następna kolumna to są miliony, dalej dziesiątki milionów, dalej setki milionów i na końcu miliardy. Tu mamy grupę milionów, a tutaj grupę miliardów. Już większych niż pojedyncze miliardy nie wypisywałem, bo w czwartej klasie z większymi liczbami, jak sądzę, mieć do czynienia nie będziesz. Przeczytajmy sobie przedostatnią i ostatnią liczbę. 246 milionów 12 tysięcy
243. Już się nie mówi jedności, po prostu 243. I ostatni przykład. 6 miliardów 11 milionów 107 tysięcy 806. Musimy umieć odczytać liczbę, nawet taką właśnie dużą, i na początku warto się taką tabelką wspomagać, ale musimy też umieć zapisać. No to teraz sobie te dwie umiejętności przećwiczymy. Chociaż już odczytywanie przed chwilą, prawdę powiedziawszy, raz zrobiliśmy, ale zróbmy jeszcze raz. Przykład na odczytywanie. No to czytamy sobie. 101 tysięcy 205, czyli 101 tysięcy 205. Następny przykład. 1, co? Milion. Strzałeczka pokazuje. 1 milion 3 tysiące 18. Zauważ, że o zerach w ogóle nic nie mówię. Zero owszem stoi, no bo tutaj nie zostawiamy pustych miejsc. Kiedyś starożytni zamiast zer zostawiali puste miejsca, żeby było śmiesznie, wiesz? Ale później doszli do wniosku, że trzeba coś w to miejsce wstawiać. Najpierw wstawiali kropkę, a później doszli do wniosku, że z tej kropki wygodniej jest zrobić kółko, zwane dzisiaj zerem. No ale zer się nie czyta, one nam tylko pokazują informacje, gdzie znajdują się pozostałe cyfry, ale nie czytamy ich. Dlatego to odczytaliśmy 1 milion 3018. Trzeci przykład. 200 milionów, a tu jeszcze jest 5 milionów, czyli 205 milionów. O tysiącach nic nie mówimy, bo zera. 143. 205 milionów, 143. I ostatni przykład. 7 miliardów. 2 miliony. 111 tysięcy. 246. Czyli 7 miliardów, 2 miliony, 111 tysięcy, 246. Tak czytamy. Jeżeli będziesz ćwiczyć tego rodzaju odczytywanie liczb, warto sobie to na początku w takiej przerysowanej tabelce umieścić. I właśnie tak zgodnie z tymi strzałkami podążać. Czytamy 7, jadę do góry, czego? Miliardów. Dalej. 2, jadę do góry, czego? Milionów. 111, jadę do góry, czego? Tysięcy. No i na końcu już po prostu normalną liczbę jedności 246 sobie czytam. A jak z zapisywaniem? Popatrzmy. Znowu mam przygotowaną tą tabelkę, tylko tym razem ona jest pusta, bo trzeba do niej wpisywać. I kilka przykładów tutaj. Przykład pierwszy. 12102. Taką liczbę musimy zapisać. No to najpierw 12 tysięcy. Grupa tysięcy i wpisujemy. 12 tysięcy, a teraz 102, czyli grupa jedności. No to do grupy jedności wpisuję 102.